Salwador był pierwszą stolicą Brazylii od 1549 roku. W 1763 roku stolicę przeniesiono do Rio de Janeiro. Salvador de Bahia leży na półwyspie wcinającym się w Zatokę Wszystkich Świętych. Liczy około 3 milionów mieszkańców i jest trzecim co do wielkości miastem w Brazylii. Kościół Szczęśliwego Zakończenia jest najpopularniejszą świątynią w mieście. W święto Bonfim bajanki, czyli mieszkanki stanu Bahia, ubrane w malownicze stroje, biorą udział w rytuale mycia schodów wiodących do kościoła. Kościół słynie z cudów, stąd duża kolekcja wotów dziękczynnych i błagalnych. Tysiące tasiemek zawiązanych przez wiernych w nadziei, że spełni się ich życzenie. Barra, jedna z dzielnic Salwadoru. Fort San Antonio da Barra i latarnia Farol da Barra, obok plaża Barra. Przenosimy się do historycznego centrum Salwadoru, obejmującego górne i dolne miasto. Jesteśmy w górnym mieście. Kościół Dominikanów z XVII wieku. Kościół zbudowany przez jezuitów. Mówi się, że w Salwadorze jest 365 kościołów, po jednym na każdy dzień roku. Kościół świętego Franciszka zbudowany w XVIII wieku z kamienia przywiezionego z Portugalii. Dookoła dziedzińca biegną biało-niebieskie azulejos, tradycyjne portugalskie kafle ręcznie malowane. Zakrystia. Wnętrze kościoła od podłogi po sklepienia zdobią złocone płaskorzeźby. Zakrawa to na paradoks, gdyż patronem kościoła jest święty, który propagował skromny i prosty sposób życia. Wszystkie prace wykonali czarni artyści, interpretując na własną modłę świętość rzeźbionych postaci. Mężczyzn obdarzyli ogromnymi fallusami, a kobiety brzuchami. Fallusy usunięto i tylko uważne oko dostrzeże pozostałości u niektórych aniołków. Artyści zostali wykluczeni z kościoła katolickiego. Sceny z życia świętego Franciszka. XVIII-wieczny kościół świętego Piotra. Pokaz capoeiry na placu Rycerzy Chrystusa. Capoeira to styl walki opracowany przez niewolników, oparty na technice zadawania ciosów nogami. Walka jest stylizowana na taniec, któremu rytm nadają bęben i jednostrunowe instrumenty przypominające łuk, zwane berimbao. Muzeum afrobrazylijskie w gmachu dawnego Wydziału Akademii Medycznej. Brazylijskie malarstwo współczesne. W
27 bogów candomblé wyrzeźbionych w drewnie cedrowym przez Karyby. Candomblé to synkretyczna religia, powstała z połączenia chrześcijaństwa z wierzeniami afrykańskimi. Bogowie są zwykle dwuimienni. Na przykład Matka Boska to bogini morza Imania, a Jezus to Bóg stworzenia Ohala. Widok z górnego na dolne miasto. Winda łącząca dolne i górne miasto. Codziennie przewozi około 50 tysięcy ludzi. Zbudowano ją w 1873 roku i była pierwszą windą w Brazylii. Jesteśmy na powrót w górnej części miasta. Plac, na którym odbywały się targi niewolników przywożonych z Afryki. Bajanki w swoich malowniczych strojach. W Salwadorze jest wiele plaż, czysto utrzymanych i zaliczanych do najpiękniejszych w Brazylii. Żegnamy już Salwador, by przenieść się w zupełnie odmienne okolice.